Jesteśmy w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. W dniu dzisiejszym nastąpi wręczenie świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration. Uczestnicy studiów MBA to jest bardzo elitarna grupa osób, którzy są bardzo świadomi tego, po co przyszły na te studia. To są doświadczeni menadżerowie, właściciele firm oraz prezesi, osoby, które mają bardzo dużą motywację do tego, żeby zmieniać swój poziom wykształcenia, ale też, żeby dzięki temu wzmacniać swoje przedsiębiorstwa. Bardzo dobrze się pracuje z tymi osobami, bo to są osoby bardzo świadome i po prostu wiedzą dokładnie, czego oczekiwać od zajęć, od wykładowców. Wiele lat nosiłam się z zamiarem przystąpienia do studiów MBA, natomiast bardzo chciałam najpierw zdobyć doświadczenie, dorosnąć do tego, żeby tutaj móc się realizować, móc współpracować i tak naprawdę dużo wynieść, i to się udało. Świetna inwestycja, inwestycja dotycząca wiedzy, inwestycja dotycząca czasu, kapitalnie spędzone 2 lata. Myślę, że przede wszystkim te studia to są 3 zasadnicze tutaj kwestie. Pierwsza to wspaniali wykładowcy, wysoki poziom nauczania. Druga to powrót do czasów studenckich, do okresu naprawdę chyba wspaniałych, szalonych lat. I trzecia kwestia to przyjaźnie, które zawiązały się podczas tych studiów i z pewnością będą trwać kolejne lata.